Więc postanowiłem zrobić coś takiego. O ja, dziękuję! Siemanko, witajcie na kanale Młody Filmowiec. W dzisiejszym odcinku, jako już przychodzą święta, idą święta powoli, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie malutki prezent dla jednej z moich moderatorek na moim kanale Waster. W dzisiejszym odcinku wykonam dosłownie za darmo jej super, przynajmniej tak postaram się zrobić, mega fajny banerek oraz awatarek i mam nadzieję, że jej się spodoba. Oczywiście tutaj pokażę wam jej reakcję, nie wiem czy podczas rozmowy, ale może uda się zobaczyć jej reakcję, nie mam pojęcia, ale na pewno jej dzisiaj wyjdzie ten banerek zrobiony i tak dalej, więc na początku zostawcie łapeczkę, górę, subika z wołączkiem, jeżeli chcecie kolejne takie prezenty i zapytacie pewnie, kurde, Kamil, skąd ci się wziął w ogóle ten pomysł? Słuchajcie, wzięło się to naprawdę mega szybko, bo po prostu ta osoba, która dzisiaj dostanie ode mnie tą nagrodę, po prostu napisała, że dostała banerek i co o nim sądzę. I oczywiście on był fajny, jest fajny, jak na osobę, która robiła to jako pierwszą pracę i tak dalej. I to trzeba naprawdę i naprawdę trzeba tą osobę mega docenić, która to wykonała. Ale pomyślałem, że a czemu nie, idą święta, to zrobię jej za darmo graficzkę. Właśnie, dlaczego w ogóle filmik jest w poniedziałek, a nie w piątek? To jest dobre pytanie. Słuchajcie, filmik jest teraz, a nie wczoraj, ponieważ po prostu miałem 34-godzinny live na moim kanale Waster, a zapromuję się, który właśnie miał trwać 12 godzin, albo przedłużony do 34. Dobra, bo przerwało mi nagrywanie, a dokładnie karta moja w pamięci była cała zajęta. Słuchajcie, po prostu miałem live'a w piątek o godzinie 18-12 godzinnego, który miał trwać po prostu do 6 rano, a trwał do niedzieli do 4 rano, czyli streamowałem 34 godzin. Czyli streamowałem 34 godziny. O. I właśnie z tego powodu nie wyrobiłem się, bo nie miałem jak w ogóle nagrać i zmontować ten filmik. Także przepraszam, ale za to mamy taki filmik, bo w sumie by takiego filmiku nie było, ale jest. Dobra, powalone trochę, ale dobra. Także przechodzimy do komputera i lecimy z całolutką graficzką. Dobra, także słuchajcie, ja teraz lecę odpalać Photoshopa. Zrobię szybkiego speedarta, nie będę w ogóle nic mówić, no bo po prostu, po co? Będzie pokazany po prostu speedart tego wszystkiego. Ja lecę właśnie teraz to robić, no i widzimy się po skończonej pracy. Dobra, słuchajcie, jeszcze muszę tutaj wziąć to. I teraz tak, dostałem właśnie informację, nawet jeszcze odpaliłem dopiero Photoshopa, ale nawet nie zacząłem nic kombinować. Spytałem się właśnie Kacpra, który robił tą grafikę, co chciałaby po prostu mieć na tej grafice, bo mi nie odpisywała, pozdrawiam. Zakryję osobę, której robiłem, bo kurde, zapomniałem, nie chciałem zdradzać na chwilę obecną imienia. Także dostałem właśnie informację. O, dostałem tutaj od Kacperka masę SS-ów, co tu ma się znaleźć. I coś tutaj dalej mam napisane. Także ciebie, Kacper, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że mi tak powiedziałeś, co i jak mam zrobić, że tak powiem. Ja się biorę do roboty i lecimy! Already into action, I had your answer retracted. So stay about my business, it's crowded enough with me. You added it's just a witness I'd rather not even see. I'm good with the folks around me, get from around me before we commence to clown. Yeah, keep it on the level, yeah, keep it on the level. I'm climbing up the ladder while you in need of a shovel. Let's get at him. I'm climbing up the... Keep it on the level, keep it on the level. I'm climbing up the... I'm climbing up the... Keep it on the level, keep it on the level. I'm climbing up the ladder while you in need of a shovel. Yeah. Don't give it to me easy, I like a little challenge. When it feels better, will you take a little damage? Slow learning, fast earning, stay burning. Wheels turning, it's a ongoing thing. Don't give it to me easy, I like a little challenge. When it feels better, will you take a little damage? Slow learning, fast earning, stay burning. Wheels turning, it's a ongoing thing. I'm climbing up the... Dobra, skończyłem właśnie robotę banerka, zajęło mi to wraz z awatarem około, nie wiem, 25 minut, 30, bo cały film trwa 40 minut, a miałem tam kilka przerw na przykład, bo mi mama weszła i tak dalej.
pozdrawiam. Także praca w jakieś pół godziny została wykonana. Napisałem przed chwilą Ali, czy mógłbym do niej zadzwonić, i właśnie teraz do niej zadzwonię i pokażę ten banerek. Ale jeszcze przed tym, tak się właśnie prezentuje banerek, który właśnie wykonałem dla Ali. Bo na pewno jakbym tego nie wstawił, to byście pisali: ej, a jak wygląda właśnie ten banerek? Także właśnie wygląda tak, przepraszam, ale się już tak mylę, masakra. Dobra, dzwonimy do Ali i jej pokażę ten banerek. Halo? Halo? Coś mi się zepsuło i dalej dzwonię. O, dobra. Słuchaj, Ala, bo... Kurde, nie wiem, jakby to powiedzieć, tak szczerze. No mów. Bo wczoraj, jak miałem tego live'a, nie? No. To tak bardzo dużo siedziałaś u mnie na live'ie, nie? Tak bardzo, bardzo dużo. No. Po drugie... Idą święta, prawda? No. Więc postanowiłem, chyba wiesz już co zrobić. No właśnie nie wiem, mów. No jak nie wiesz, no to ja pokażę, dobra? Czekaj. Nie boję się ciebie. Nie ma się co bać. Postanowiłem, bo z drugiej strony też jeszcze jest problem taki, bo wczoraj w filmiku nie wrzuciłem na młody filmowiec. Więc postanowiłem zrobić coś takiego. Dziękuję. A po drugie, to nie wiem, czy ci to przeszkadza, ale filmik nagrywam. O nie! Nie! Dziękuję. Czekaj, ja ci wyślę, zobaczysz, jak to wygląda. Jakby były jakieś problemy, to można to napisać na mojego maila z tymi uwagami czy coś. O nie! Ale to dużo nie zajęło, to jakieś pół godziny, także. Ej, oj, Jezu, nie chciałam cię wpisać, bo wiem, że masz tyle tego. Jezu, Kamil. A ty śliczne, dziękuję. Nie no, jest teraz tak głupio, weź. Nie no, spoko, spoko. Ja po prostu filmik musiałem nagrać jakiś na szybko, a taki to tam. O ja, dziękuję. No, to ja mogę powiedzieć inaczej, wesołych świąt. Dziękuję bardzo i tobie też również. Życzę wesołych świąt. Kurczę. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Nic nie trzeba. Jestem w bardzo dużym szoku. Ja też. Właśnie nie spodziewałem, że tak wyjdzie. Ja... Ale dużo może... ci to zajęło? Nie, pół godziny. Jezus. Ty umiesz takie rzeczy? Sam nie wiem, szczerze. Ale możesz też podziękować Kacperkowi, bo napisałem do niego. W ogóle jak głupio to zrobiłem, że do ciebie to napisałem. A później jak mi się przypomniało, żeby usunąć, to już nie mogę. Bo Kacper mi wysłał jakieś 80 screenów. Czy tam 20. Z tej całej waszej rozmowy, to nawet mi się czytać nie chciało, tylko wiedziałem, co ma być mniej więcej. To tak zrobiłem i tyle. Jęku, dziękuję. Ja. Serio, nie wiedziałam, do kogo mam już napisać. Spoko. Nie wiem, co mam ci powiedzieć, dziękuję. Luzik, luzik. To za to, że tam na tym live'ie tak dużo i tak dalej. No, tak jakoś. Jeszcze święta. Jeszcze filmiku nie nagrałem na wczoraj to. Jezu. Masakra. A czekaj, bo jeszcze jednego zapomniałem. I że to będzie na odcinku. Tak, tak. A teraz ci podałem zdjęcie, na którym będzie się reprezentować na moim czacie. Czekaj, bo ten wiesz, jest taki szybki. A, dobrze, ja rozumiem. O nie, Niko, o ja. Dziękuję. Spoczko, spoczko. Tylko to zdjęcie takie. Ale tak to. Bo jakby na przykład miał napisać: ej, wysłałam mi swoje zdjęcie, to też by było takie... Podejrzane, podejrzane. No, o ja... Jak ty napisałeś mi, że może zadzwonić, to ja mówię: o nie, na pewno coś źle wczoraj zrobiłam, na 100%. Byłam taka... Nie no, tego się nie spodziewałam, serio. A widzisz, niespodzianka. Ja nie wiem, co mam ci powiedzieć.
Wystarczy, dziękuję i pozdrawiam odcinek. Dziękuję i pozdrawiam odcinek i subskrybujcie Mastera. Młodego filmowca. No. To jeszcze raz poczekaj. Dobra, dobra. To się wydaje. Dziękuję bardzo, subskrybujcie Młodego filmowca. Dobra. To tam niech się ładnie sprawuje, a ja lecę dalej. Dobra. Do powodzenia tam w montażu i dalej. Dobra. Dziękuję. Pa, pa. Cześć. Także kurczę, udało się. Sam jestem w szoku, że mi tak ładny baner wyszedł w pół godziny. To jest naprawdę hit. Tak więc teraz lecę montować filmik. Widzimy się w niedzielę w kolejnym odcinku. Tak, w tym tygodniu będą dwa odcinki. Jeżeli chcecie więcej takich niespodzianek, to dawajcie znać w komentarzach. Możemy teraz zrobić jakąś niespodziankę, na przykład jakiegoś youtubera czy coś, jakiś speedart i tak dalej. Oczywiście wszystko piszcie w komentarzach, albo będę wybierać jakąś osobę z komentarzy, której to zrobię. No, zobaczymy, zobaczymy. Także zostawcie łapeczkę, subika, bo to naprawdę mega, mega motywuje. A wydaje mi się, że jak ten filmik oglądacie, to już chyba wybiło nam 8000 subskrypcji, za co naprawdę bardzo serdecznie wam dziękuję, że w ciągu tak małych, w ciągu trzech filmików udało się naprawdę stworzyć tak wielką już ekipę. Nie, czekajcie, bo ja zaczynałem, jak miałem 7950 chyba subików, albo 920, także 80 subików w ciągu trzech filmów to jest naprawdę sztos. Także dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i ciao, do następnego filmu w niedzielę. Hejka, cześć!